co, ja to chyba zachowuję się troszkę jak dziewczynka. Zobaczcie, lustereczko. No dobra, maszynek takich raczej dziewczyny nie używają, ale jest lustereczko. Wszystko ładnie pozmywane. Dzisiaj dzień zacząłem od odkurzania i zmywania podłogi. No po prostu szok. A kolejny dowód na to, że jakoś tak zdziewczęcałem. Ja zabrałem na ten wyjazd 5 par butów. I to tylko 5, dlatego że zrezygnowałem z górskich, wysokich. Zostawiłem je po prostu w domu. A jakie mam? No dziś po raz pierwszy użyję. To są chyba jedyne, których nie używałem jeszcze, czyli po prostu takie sandałki. Mam jeszcze pół sandały, jak widzicie. Adidaski takie sportowe do biegania. Trekkingowe buty i dwie pary trampek. No dobra, to jeszcze jednej pary trampek nie użyłem na tym wyjeździe. A zaraz wam pokażę, jak zaplanowałem sobie dzisiejszą dietę. To może jeszcze wam wspomnę o tym wczorajszym serwisie. Spędziliśmy tam chyba z 2,5 godziny. Niestety kamera tego nie pokaże. Zero zimnej, szarej wody, 99% czystej, 73% diesla do opalania, ogrzewania. Do czego zmierzam? Te 2,5 godziny to w międzyczasie właśnie było robione pranie tam na tym serwisie, tankowanie wody, które szło bardzo opornie z tego względu, że ciśnienie było bardzo niskie, podpięcie też zresztą tylko półcalowe, więc naprawdę, naprawdę powoli to szło. Ale tak jak wam pokazywałem, mamy full wody, zero ścieków, jesteśmy oprani, wykąpani, ogoleni, ostrzyżeni. No tylko, że tak powiem, sobie teraz spokojnie żyć, spokojnie czerpać tą wodę i korzystać z uroków hiszpańskiej pogody. To ja tak pod słońce, żeby mnie nie było widać za mocno tego szkieletora. Słuchajcie, to jeszcze w tle wam pokażę, jak wygląda historia z prądem. Ostatnie 30 dni tutaj w Hiszpanii, jak to wyglądało, ile tego wchodziło w akumulatory, ile zużywaliśmy i tak naprawdę możecie to śmiało pomnożyć razy dwa, bo jeden układ widzicie, czyli Victrona widać na tym, a drugi po awarii drugiego Victrona jest to po prostu stary poczciwy Tracer i on nie ma jak gdyby takiej aplikacji, więc nie mogę wam pokazać tego dokładnie, natomiast jest to, że tak powiem, druga połowa. No tutaj macie 510, przepraszam, watów, to co oglądacie, a drugi układ to jest 490, zdaje się, więc, czy tam 480, przepraszam, tak. Ja już się gubię, to słońce chyba odbiera mi myślenie. Także drugie tyle wlatywało nam tego prądu z drugiego układu wspieranego Tracerem. Dobra, kończę, bo przynudzam. Nie zdobędziemy chyba tych szczytów, a na pewno nie z tego miejsca. Jednak moje podejrzenia, obawy okazały się słuszne. No i niestety privado, privado, słuchajcie. Także ja już zebrałem stoliki. Zostało mi tylko zdjąć maty z przedniej szyby, najazdy spakować, zjechać z nich, spakować je i uciekamy. Jeszcze muszę popatrzeć, gdzie pojedziemy, gdzie tutaj szukać ewentualnie miejsca. No bardzo chciałbym gdzieś tam. Aczkolwiek wiecie, no szczyt jest szczyt, nie jest to nie wiadomo co. No dobra, miał ponad 1000 metrów, a tego żeśmy szukali, chcieliśmy w końcu tą granicę przekroczyć.
No nie ten, to następny. No słuchajcie, zwiewamy stąd, nie chcemy drażnić lwa, aczkolwiek pan był bardzo uprzejmy, natomiast stanowczy, nie pozwolił już zostać na kolejną nockę, więc co robić? No, nie będziemy przecież wchodzić tutaj i kłócić się, skoro twierdzi, że to jest jego. To co? Do następnej miejscówki. Cześć! Kochani, nowy dzień, nowa miejscówka. Miejscówka znaleziona oczywiście z apki Camp4Night. Okazała się poniekąd jak zwykle wtopą. Nie wiem, ludzie znowu takie mam wrażenie, podobnie jak na naszej grupie biwakowej, dodają na siłę te miejscówki, żeby tylko coś tam dodać. Albo dodają zbyt skromne opisy. Wiecie, przyjechaliśmy tutaj przed zachodem słońca, a tu się okazuje, że jest zakaz spędzania tu nocy. Można parkować, gotować, nie wolno raczej biwakować i na pewno nie wolno spędzać nocy, o czym świadczy ten znak. A sama miejscówka do parkowania bardzo fajna. Pod taką wielką, wielką skałą, takim nawisem, jakieś źródełko dostarcza troszeczkę wody, pewnie po opadach jest jej znacznie więcej. My natomiast stanęliśmy troszeczkę dalej, żeby nie blokować tutaj tych miejsc parkingowych. Raz, że mielibyśmy tutaj bardzo krzywo, a dwa, że zajęlibyśmy. Albo po prostu byśmy wystawali na drogę, albo stając tak zajęlibyśmy wszystkie miejsca parkingowe. No, tu mniej więcej nas widać, co prawda stoimy w cieniu, a tam gdzieś, ale jest równo, nie zajmujemy nikomu miejsca, a widok jest naprawdę i okolica przepiękna. Postaramy się gdzieś pójść, aczkolwiek szlak jest zamknięty, jeden z dwóch, zobaczymy, czy ten drugi będzie otwarty. Chodźmy. Tamten szlak bardzo piękny, oceniam oczywiście po tym, co widziałem w internecie. Niestety jest zamknięty, jak widzicie, wisi tam łańcuch, jest tabliczka z napisem, że zamknięte, a my pójdziemy w tamtym kierunku, wezmę tylko nawkę i chyba nic więcej, pójdziemy tak na lekko, może się przebiorę, jakąś lżejszą koszulkę jeszcze założę. Wiecie co, to wygląda, jakby było zamknięte tylko dla samochodów, więc chyba szlak pieszy jest otwarty do cholery. Co prawda łańcuch wisi na całej szerokości, ale rano słyszałem, że ktoś tu poszedł, więc chyba i my zaryzykujemy i ruszymy w tą trasę. Także ruszyliśmy. Klasycznie już nic ciepłego ze sobą nie zabrałem. Wziąłem tylko jedzenie, wodę, kuchenkę i papier toaletowy. Z takich rzeczy bezpieczeństwa, że tak powiem, to mamy tylko nawigację i czołówkę. Ruszamy. Kurczę, ale piękne szczyty tu są dookoła. Takie strzeliste, raczej niedostępne dla klasycznego, zwykłego turysty. Raczej ktoś, kto ma sprzęt i potrafi go użyć. Może kiedyś.